Witam. Podróże kamperem są bardzo modne. Wielu ludzi, wielu z Was pewnie kiedyś się nad tym zastanawiało, może nawet próbowało. Macie swoje kampery, wypożyczacie. A co gdyby takim, powiedzmy, kamperem pływać po wodzie w Polsce, na Mazurach i to bez dodatkowych uprawnień, bez prawa jazdy, bez dodatkowych dokumentów? Da się? Da się. Chcecie wiedzieć jak, jakie ceny, gdzie pływać i jak to wygląda? Zapraszam na film. Od kilku lat można w Polsce pływać z łodziami motorowymi bez patentu, ale jest kilka obostrzeń. Przede wszystkim są to jednostki motorowe o mocy silnika do 10 kW. Można również prowadzić barki turystyczne o długości do 13 metrów i o mocy silnika do 75 kW. Z ograniczoną konstrukcyjnie prędkością do 15 km na godzinę. Co to oznacza? To oznacza, że możecie pływać łódkami, które mają nawet 13 metrów, pod warunkiem, że mają odpowiedni silnik, czyli do 75 kW i że nie popłyną więcej niż 15 km na godzinę. Czy są takie łodzie? Są. To są tak zwane houseboaty. Jest tego na rynku sporo. Zrobił się całkiem spory rynek takich łodzi. My pływaliśmy dwa razy na takich łodziach. Raz była to Nautica 830, a drugim razem Nautica 1000. 8,5 metra i prawie 10-metrowa łódź. Ale o tym opowiem Wam dalej. Czy rzeczywiście nie trzeba mieć patentu? Tak. Wystarczy w takiej wypożyczalni. Przeważnie jest to takie szybkie szkolenie. Kosztuje około 150-200 zł. W momencie, kiedy Wy odbieracie łódź, możecie przejść takie szkolenie. Osoba, która tam jest na miejscu, przeszkoli Was, jak to się robi, jak prowadzić, jak sterować tą łodzią i jak przybić do portu. I tu pojawia się problem. Ja patent zrobiłem. Miałem na egzaminie cumowanie. Natomiast pierwsze 5 dni naszego rejsu, każdy dzień inaczej przebiegało cumowanie. Bo zarówno na dziko, jak i w porcie, czasami przodem, czasami tyłem. 5 pierwszych dni, 5 różnych sposobów cumowania do portu. Ani na kursie tego nie nauczą, ani na kursie tym takim doszkalającym, jak odbieracie łódź. Natomiast kurs dawał mi dużo więcej. Nie musiałem przechodzić tego szkolenia wstępnego. Mogłem po prostu wziąć łódź i popłynąć. Ja sobie kupiłem przed wyjazdem manewry w porcie jachtami motorowymi, krok po kroku. Świetna książka, która pokazuje dokładnie zarówno jak na silnikach, na jednym silniku, na dwóch silnikach, jak manewrować. Pokazuje też, jak cumować, jak liny zamocować, żeby łódka nie odpłynęła i żeby była bezpieczna. Do tej pozycji, do kilku innych, o których wspomnę, dam Wam link w komentarzu. Są to linki afiliacyjne, to znaczy, jeśli postanowicie z tego linku skorzystać i kupić tą książkę, dla Was nie zmienia się nic, natomiast sprzedawca, w przypadku tej książki akurat jest to Allegro, dzieli się ze mną częścią prowizji, niewielką częścią prowizji, którą otrzymuje od sprzedającego. Macie ochotę zakupić? Ja mam, bardzo mi się przydała. Co jeszcze? Mapy. Mapy jezior, część północna, południowa, bardzo fajne, zafoliowane mapy. One są bardzo takie podręczne. Natomiast szczegółowa mapa, ta z bardzo dobrze oznaczonymi punktami niebezpiecznymi, też polecam, bardzo mi się sprzydała. I taka mała ściąga. Światła i znaki nawigacyjne na śródlądziu. Tutaj przede wszystkim oznaczenie dróg wodnych. To Wam się przyda, jeżeli nie macie patentu, to Wam się to przyda. Oznaczenie miejsc niebezpiecznych. Tego jest trochę na Mazurach. I jeżeli chodzi o tutaj dalej jest oznaczenie nocne, oświetlenie, to Wam się nie przyda, ponieważ na Mazurach pływać nocą nie możecie. Czy warto robić patent? Według mnie warto. Co daje taki patent? Patent uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych. To znaczy, możecie pływać wszystkim po śródlądziu. Nieważne, czy to ma 200 czy 300 koni, możecie tym pływać. Ale daję Wam jeszcze więcej. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej. Czyli możecie sobie odpłynąć taką łodzią do 12 metrów, niezależnie od mocy silnika, do 2 mil morskich
w porze dziennej, czyli od wschodu do zachodu słońca. Może Wam się przydać, pojedziecie na wakacje, skuterem czy jakąś większą łódką możecie sobie popływać, jest to respektowane na całym świecie. Ja robiłem to w 5 dni, popołudniami od 17 do 20 mniej więcej były zajęcia, tutaj w Krakowie, na Wiśle. Koszt to za samego kursu patrzyłem teraz około 550 zł za sam kurs, natomiast egzamin to jest 250 zł i 50 zł za wydanie patentu. Trochę mniej niż 1000 zł i macie papier dożywotnio, nie ma problemu, możecie używać na całym świecie. Wracając do łódki. Co taka łódka ma? Ma wszystko. Ma wszystko to, co ma kamper. Czyli wchodzicie do kampera, macie tam spanie, jest kuchnia, łazienka, z toaletą, z prysznicem, jest prąd, jest kuchenka gazowa, oświetlenie, wszystko. Ogrzewanie postojowe. W pełni, wypożyczając taką łódkę, macie w pełni wyposażony kambuz, czyli tak zwaną czyli kuchnię. Macie materace, pościel, poduszki i tak dalej. Trzeba sobie przywieźć swoje, ale poruszacie tym jak kamperem. Śpicie tam, nie trzeba się przepakowywać, ale podróżujecie po całych Mazurach. Fantastyczna sprawa. Możecie codziennie być w innym miejscu, albo jeżeli Wam się podoba, zostać na 2-3 dni w jednym miejscu. My też tak robiliśmy. Łódki, które myśmy wypożyczali, pierwszy raz w 2017 roku wypożyczyliśmy Nautikę 830. To jest łódka, która ma 8 m 30 cm, jest na 6 osób. Ta, którą myśmy mieli, miała silnik zaburtowy, miała jedną zamykaną kabinę, gdzie spały dzieci, z przodu na dziobie też dla 2 osób kabinę i w mesie można było rozłożyć dla jeszcze 2 osób, nie potrzebowaliśmy, nie rozkładaliśmy. Silnik zaburtowy, jeden silnik strumieniowy, który pozwala obracać łódkę w prawo bądź w lewo. Po takim kursie 5-dniowym dałem radę manewrować tą łódką, pływać. Nic się nie stało, w nic nie przycedziliśmy. Także 2 tygodnie bardzo miło spędzonego czasu. Kiedy po 2 tygodniach nabrałem wprawy, rok później wzięliśmy już trochę większą łódkę, bo ponad 10-metrową, Nautica 1000. To już jest sporo większa łódka, ona jest szersza, jest wyższa, no dłuższa, ponad 10 metrów i jest na 8 osób. Pojechaliśmy ze znajomymi, tam już są 3 zamykane kajuty, dużo większy przedsionek, dużo większe miejsce do siedzenia na zewnątrz. Bardzo fajna łódka, 8 osób, spokojnie daje radę. Do tego oczywiście łazienka z toaletą, z prysznicem. Nautica 1000, z tego co pamiętam, miała silnik diesla. On spala w granicach 1 do 6 litrów na godzinę, bo tak się liczy na godzinę. Ile taka łódka rzeczywiście spala? Nam spalała w okolicach 2-3 litrów, natomiast my nie płynęliśmy jakoś bardzo szybko, nigdzie nam się nie spieszyło, bardzo spacerowym tempem i ona nam spalała około 2-3 litry na godzinę. Za cały wyjazd, taki 2-tygodniowy, wyszło 400 parę złotych od rodziny, więc natomiast to był 2018 rok, także też ceny paliwa trochę inne. Cena takiej łódki, jeżeli chodzi o Nautikę 1000, w tym roku znalazłem w zależności od sezonu, czyli jeżeli to przed sezonem, to jest można znaleźć za 350 zł za dobę, w szczycie sezonu dochodzi do 650 zł. Natomiast Nautica 1000, tutaj w zależności też od sezonu, od 500 do 1100 zł. Można znaleźć za 1000 zł łódkę w sezonie, wychodzi od rodziny po 500 zł dziennie, do tego porty, do opłat portowych przejdziemy za chwilę. Czy to dużo trzymało? Myślę, że porównywalnie jak kamper taki samochodowy, więc jest to alternatywa. Ktoś lubi kamperem, podoba mu się taka forma spędzenia czasu, do wyboru, do koloru. Pływając taką łódką jesteście w pełni niezależni. Przypływacie do portu, podpinacie się na kei do prądu i ładują Wam się akumulatory tak zwane hotelowe, z których później możecie korzystać do światła, telewizji, jeżeli potrzebujecie lodówka, pompa wody, podładować telefon, kamerki. Prąd wystarcza mniej więcej w tych, które my pływaliśmy, na 48 godzin spokojnego użytkowania. Więc my do portu zawijaliśmy co 2 dni. Tak samo jest z ciepłą wodą. W porcie, w tych łódkach, które myśmy mieli, był bojler. W porcie po podłączeniu do 230 V woda w bojlerze się grzała
i przy sensownym użytkowaniu wystarczało nam na 48 godzin. Mieliśmy w kranie ciepłą wodę do umycia się, do wykąpania, do umycia naczyń. Jest inwerter, w związku z czym możecie, nawet nie będąc w porcie, możecie korzystać z zasilania 230, jeżeli potrzebujecie. Jest też webasto, to znaczy ogrzewanie postojowe. Było parę nocy takich, powiedzmy, chłodniejszych. Wtedy odpalaliśmy webasto i dogrzewaliśmy się w środku. Nie ma problemu, naprawdę cieplutko. Kuchnia jest w pełni wyposażona, talerze, łyżki, garnki, wszystko jest, nic nie trzeba ze sobą zabierać. W porcie oprócz prądu dolewamy też wody, ponieważ taka łódka ma 3 zbiorniki. Ma zbiornik na wodę czystą, na paliwo oczywiście, i na wodę brudną, wodę pitną. Można sobie w porcie uzupełnić, jest to przeważnie w cenie. Zbiornik paliwa, no i są stacje benzynowe, jest jedna w Giżycku, jest w Mikołajkach, jest bodajże w Sztynorcie. Jest tych stacji trochę, więc można sobie dotankować. I jest zbiornik na brudną wodę. Oczywiście na Mazurach nie wolno tego spuszczać do jezior. Zbiornik na brudną wodę odpompowujemy w marinach. Są w Giżycku, jest w Rynie, ekomarina, jest ich kilka i tam są specjalne pompy, którymi się odpompowuje taką właśnie czarną wodę za dodatkową opłatą. Kosztuje to około 10 zł. Ile w przeciągu 2 tygodni można taką łódką popływać? No, my przepłynęliśmy praktycznie większość jezior mazurskich. Zaczynaliśmy w Giżycku, popłynęliśmy na północ, aż do Mamerek. Tam się zatrzymaliśmy, trochę pozwiedzaliśmy i później w dół, aż do Ryn, zahaczyliśmy o Ryn i aż do Rucianego Nida. Tam zatrzymaliśmy się na obiad i z powrotem wróciliśmy w okolice Kamienia. Płynęliśmy też na Śniardwy, także można przepłynąć całkiem spory szlak. Natomiast my rzeczywiście zatrzymywaliśmy się w niektórych miejscach nawet i 2, i 3 dni. Łódką żaglową, żaglówką, tak naprawdę pływanie sprawia przyjemność samo w sobie. Tutaj no niekoniecznie. Jest ten silnik, który cały czas gdzieś tam z tyłu bzyczy, w związku z czym my pływaliśmy tak naprawdę od śniadania do obiadu te 3, 4, czasami 5, 6 godzin z jakimiś tam przerwami i zatrzymywaliśmy się na taki wczesny obiad, niezbyt późno. Zatrzymywaliśmy się, gdzie jakiś szło się kąpać, my gotowaliśmy jakieś obiady albo szliśmy do miasta gdzieś coś zjeść w restauracji. I spędzaliśmy te popołudnia na zwiedzaniu, na jakichś wycieczkach, spacerach, czy po prostu na plażowaniu i kąpielach w wodzie. W związku z czym te dzieci nie nudzą się aż tak bardzo, bo tego pływania nie jest za dużo. Mają czas, żeby sobie pooglądać przepływające żaglówki, poopalać się. Bardzo też miło spędzony czas. Natomiast musicie pamiętać, że nie na wszystkie akweny taką łodzią można wpłynąć, ze względu na to, że ona ma silnik spalinowy. I tutaj właśnie mapa jezior mazurskich wam się przyda, bo tam są oznaczone akweny, gdzie nie można przypływać. Trzeba też pamiętać, że nie wolno nocować, cumować przy wyspach. Praktycznie do żadnej wyspy na Mazurach nie wolno cumować i nie wolno tam nocować. Natomiast spokojnie, my nocowaliśmy co drugi dzień w marinie, w jakimś porcie. Tam się podładowywaliśmy, dolewaliśmy wody. Natomiast co drugi dzień gdzieś na dziko można spokojnie zrobić sobie jakieś ognisko, są już miejsca. No, trzeba się przejść, przespacerować, poszukać trochę chrustu i można sobie wieczorem jakieś ognisko, jakiegoś grilla zrobić. I na tych biwakach na dziko spokojnie zapas wody, wody zimnej, ciepłej wody i prądu nam wystarczał. Bateria też się ładuje, kiedy płyniecie. Jest tam normalnie alternator, w związku z czym po odpaleniu silnika akumulatory wszystkie, łącznie z hotelowymi, również się ładują. No to teraz ceny marin. Ile to tak naprawdę kosztuje, żeby zanocować? Mam kartkę, którą się będę posiłkował, żeby czegoś nie przekręcić. W tym roku, 2020, myśmy nie byli, ale sprawdziłem na stronach, ekomarina w Giżycku. Postój łodzi do 12 metrów to jest 40 zł. Do tego załoga, dzieci do 6 lat 3 zł, powyżej 6 lat i dorośli 23. Co jest w tej opłacie? W tej opłacie możecie zostawić śmieci na miejscu, są toalety, prysznice, umywalki, zmywalnia naczyń, kuchnia, pomieszczenie do opróżniania i czyszczenia toalet chemicznych oraz Wi-Fi. Dodatkowa opłata jest za prąd, to jest 22 zł. Jeżeli chcecie właśnie wypompować zbiornik z fekaliami, to jest, tak jak mówiłem, dodatkowo 10 zł za odpompowanie zbiornika. Na przykład w Sztynorcie taka Nautica 830, czyli do 8,8 metra, to jest 50 zł, a już Nautica 1000 powyżej tego to jest 60 zł. Przy czym
Tutaj dodatkowo w tej opłacie mamy podłączenie już do prądu. W związku z czym odpada nam te 22 zł jak w Giżycku za podpięcie prądu. I opłata od osoby 20 zł. To są całkiem spore i bardzo fajne porty. Natomiast są też porty dużo mniejsze, gdzie nie ma podpięcia do prądu, gdzie nie ma wody bieżącej, którą można sobie zalać do łódki. Natomiast są bardzo urokliwe i tam dużo mniej gości jest, ale ich ceny są niższe. I tak na przykład w Mamerkach cumowanie, niezależnie od wielkości łodzi, to jest 35 zł i do tego 15 zł od osoby. Koniec. Znajdziecie też miejsca, czytałem na forach w tym roku, gdzie postój kosztuje 100 zł i w tej opłacie jest tylko i wyłącznie postój. Zarówno podłączenie prądu, i prysznice czy toalety, wszystko jest dodatkowo płatne. I tak na przykład za sam prysznic trzeba zapłacić 20 zł, ale żeby z niego skorzystać, trzeba wejść do toalety, za którą trzeba zapłacić 4 zł, w związku z czym prysznic kosztuje 24 zł. Każde wyjście do toalety to dodatkowe 4 zł. W związku z czym można w takim porcie zostawić parę dobrych stówek za nocowanie. My w tym porcie byliśmy, natomiast byliśmy tam parę lat temu, nie nocowaliśmy, zostawaliśmy tylko na parę godzin, przypłynęliśmy, żeby coś zjeść i popłynęliśmy dalej. My pływaliśmy dwa razy, przepłynęliśmy od Mamerek, tak jak mówiłem, aż po Ruciane Nida. Jeżeli interesuje Was nasza trasa i w jakich miejscowościach się zatrzymywaliśmy, na jakich portach, w jakich miejscówkach na dziko, jakie były nasze wrażenia, dajcie znać w komentarzach, to razem z Leną nagramy odcinek właśnie o takich miejscówkach na Mazurach. 15 km na godzinę, tyle płynie maksymalnie taka łódka. Ale czy to jest dużo, czy to jest mało? Ile można przepłynąć w ciągu dnia taką łódką? No, my planowaliśmy już wracać, ale spodobała nam się miejscówka na Bełdanach i zostaliśmy tam dwa dni. Musieliśmy dopłynąć do Giżycka, to jest spory kawałek, żeby oddać tą łódkę. Rano korzystałem z toalety, dzieciaki jeszcze spały, wstałem koło godziny 6, odcumowałem łódź, wypłynąłem. Gdzieś w okolicach Mikołajek reszta rodziny się obudziła i spokojnie zjedli sobie śniadanie. Ja cały czas płynąłem spokojnym tempem. Żona zrobiła śniadanie, przyniosła mi kawę, przyniosła mi kanapki. Dzieciaki zjadły w środku. I tu jest duży plus houseboata w porównaniu do łodzi żaglowej. Łódź żaglowa, kiedy płynie, często płynie pod kątem. I gotowanie czegokolwiek nie jest wskazane, jest niebezpieczne. Da się, ale jest niebezpieczne. Natomiast houseboat nie ma tych przychyłów, w związku z czym jest dużo stabilniejszy, dużo spokojniejszy na takich wodach i można spokojnie przy tej prędkości takiej przelotowej w okolicach 10 km na godzinę można spokojnie zagotować wody na herbatę, wypić kawę, coś zjeść. Nic się nie dzieje. Żona zrobiła kawę i my dopłynęliśmy wtedy aż do Wilkasów. To jest na Niegocinie. Dopłynęliśmy tam takim wczesnym popołudniem. Poszliśmy na koncert, coś zjedliśmy w restaurację i wróciliśmy do łódki, żeby na drugi dzień oddać ją czystą i wysprzątaną. Czyli da się praktycznie pół Mazur przepłynąć w jeden dzień taką łodzią bez jakiegoś potężnego 200-300 konnego silnika. Czy to jest niebezpieczne? Wydaje mi się, że to jest dużo mniej niebezpieczne niż wszystkie inne łodzie. Raz ze względu na prędkość, dwa ze względu na to, że nie ma przechyłów, ciężko jest wywrócić taką łódź, ona jest dużo stabilniejsza, zwiększa powierzchnia, w związku z czym nawet osoby, które nie potrafią pływać, są relingi, można się złapać, przechodzić. To trzeba pilnować dzieci, trzeba zwrócić uwagę, że jedna ręka zawsze jest dla łódki i muszą się trzymać tej łódki, żeby nie wpaść do wody. Przez te 4 tygodnie w sumie podczas dwóch podróży nie udało się ani wywrócić łódki, ani zgubić żadnego pasażera podczas płynięcia, w związku z czym uważam to za całkiem niezły sukces, ale również udało nam się nie uszkodzić łódki. W związku z czym, jeżeli robicie to spokojnie i z głową, planujecie z wyprzedzeniem, naprawdę nic takiej łódce się nie stanie. Natomiast trzeba pamiętać, że wszystko w porcie robimy dużo wolniej. Nie spieszymy się. Tu się nie ma co spieszyć. Trzeba powoli, delikatnie wpłynąć sobie w miejsce, przycumować i wtedy ani łódka nie ucierpi, ani Keja, ani Wy, ani żadna inna łódka obok. Czy polecam takie wakacje? Jak najbardziej. Chodzi nam po głowie, żeby w przyszłym roku znowu wybrać się na Mazurę na jakąś łódkę. Już zacząłem patrzeć, jakie ciekawe łódki się pojawiły. Może uda nam się jakichś znajomych zebrać i wyskoczyć na jakieś 2 tygodnie na Mazury, popływać. Dam znać, jeżeli rzeczywiście dojdzie to do skutku, to na pewno z tego będzie jakaś relacja. Także subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich informacji. A tutaj pojawi się filmik i tutaj, który może Wam się spodobać, także klikajcie i oglądajcie. Do zobaczenia.